Ze mną przedstawiciele drużyny Amary i J&J Skotniki. Panowie, w kilku słowach podsumować to spotkanie. No, mecz był ciężki. Pierwsza bramka troszkę wprowadziła takie zamieszanie w nasze szeregi, ale w miarę upływu czasu wszystko wróciło do normy. Wygraliśmy pewnie 7-2. A ciężko z naszej strony coś tu mądrze powiedzieć, skomentować. Zagraliśmy słabo. Trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłe mecze, żeby zdobywać te punkty, bo uciekają z meczu na mecz. W czym tkwi przyczyna porażki drużyny Amary? Znaczy, moim zdaniem słabym problem ze zgraniem się, prawda? Są to takie może ogólnopiłkarskie problemy, no ale niestety waży to na naszą grę i słabo zamieniamy pozycje, słabo kryjemy. No i niestety też w ofensywie to nie wygląda najlepiej. Można podsumować, ogólnie źle, tak. Jak nastroje przed przyszłą kolejką? Drużyna J&J Skotniki będzie grała z przedszkole Fair Play. No sami widzimy, że teraz tabela, czub tabeli uległ spłaszczeniu. Praktycznie jeden mecz może spowodować, że zostaniemy wiceliderami. My na awans raczej nie liczymy, gramy swoją piłkę. Jeżeli wygramy, wygraliśmy tylko my w pierwszej rundzie z przedszkolem, więc może się uda ten rezultat powtórzyć. Amara gra w przyszłym sezonie, w przyszłym kolejce z Sielcem. Jakie nastroje? Ciężko powiedzieć. Jeszcze nie zeszliśmy z jednego meczu, ciężko się przestawić na drugi. Wiadomo, Sielec bardzo mocna drużyna. Chłopaki wybiegane, wysportowane. Przegraliśmy z nimi ostatnio bardzo wysoko. Jesteśmy głodni rewanżu. Jakie podsumowanie tej pierwszej rundy spotkań? Jeżeli chodzi o naszą postawę, to niestety słabo, tak? Powiedzmy, takie mecze jak dzisiejszy można byłoby wkalkulować, prawda, w sezon. Muszę pogratulować tutaj przeciwnikom, naprawdę bardzo wysoki poziom, moim zdaniem. Przede wszystkim zawaliliśmy mecze z teoretycznie drużynami w naszym zasięgu, tak? I to zaważyło na naszej pozycji w tabeli, ale myślę, że odbijemy się w przyszłej części sezonu. No my gramy swoją piłkę i mam nadzieję, że wygramy to, co nam się uda wygrać. Przegraliśmy 3 mecze, jakoby na Benjaminka wygraliśmy 6 spotkań. Myślę, że jest nieźle.